takie organy to były Wydziały Sprawiedliwości. Tu w Lublinie funkcjonował taki Wydział Sprawiedliwości w Urzędzie Gubernatora Dystryktu. Poza nadzorem administracyjnym funkcjonował też nadzór judykacyjny, mianowicie istniała możliwość kontrolowania wyroków wydawanych przez sądy polskie. Tu dodam jeszcze, że sądy polskie wyrokowały nie w imieniu państwa polskiego, wyrokowały w imieniu prawa. To była taka neutralna formuła. Zniknęły godła państwa polskiego na łańcuchach tych, na łańcuchach orła nie było. Niemcy zapewnili sobie możliwość kontrolowania wyroków sądów polskich i warto podkreślić, że chodziło nie tylko o wyroki wydawane w trakcie okupacji, ale że możliwe było kontrolowanie i wzruszanie wyroków sądów, które wydane były, zostały jeszcze przed wojną. Proszę Państwa, warto podkreślić, że tematyka sądownictwa polskiego, tego sądownictwa, które funkcjonowało pod nadzorem władz niemieckich, jest prawie całkowicie opuszczona, tak można powiedzieć. To jest taka biała luka w historiografii. W tej chwili zaczynają pojawiać się pierwsze, poważniejsze prace. Właśnie dostałem do recenzji taką monografię, którą przysłano mi z Instytutu Pamięci Narodowej. No ale zdaje się, że ta pierwsza próba, przynajmniej w mojej ocenie, nie jest zbyt udana. Mam sporo krytycznych uwag do tej pracy. Nie wiem, czy będzie ona publikowana przez Instytut Pamięci Narodowej, czy nie. No ale w tej wersji, którą dostałem, nie będę nazwiska tutaj podawał, bo być może autor będzie rezygnował, czy zmieniał treść tej pracy. Taka próba została podjęta. Chcę podkreślić też, że w trakcie wojny i okupacji tutaj w Generalnym Gubernatorstwie funkcjonowały, proszę Państwa, zawody prawnicze. Jestem na posiedzeniu Komisji Samorządności. Chciałbym zwrócić uwagę, że samorząd, zarówno samorząd adwokacki, jak i samorząd notarialny został przez Niemców zlikwidowany. Ale nie znaczy to, że adwokaci, notariusze nie, ale adwokaci podjęli pewne próby takiego tworzenia takiego konspiracyjnego samorządu. Adwokaci mogli występować przed wszystkimi sądami, warto to podkreślić, zarówno przed sądami polskimi, jak i sądami niemieckimi. Doszło do swego rodzaju paradoksu. Funkcjonowali tutaj na terenie Generalnego Gubernatorstwa i na terenie Lublina także adwokaci niemieccy, którzy mogli występować tylko przed sądami niemieckimi i tylko na terenie danego dystryktu. Nasi polscy adwokaci, którzy w dalszym ciągu wykonywali zawód, mogli to czynić na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa. Najważniejsze decyzje to było usunięcie adwokatów żydowskich od wykonywania zawodu. Podobnie notariusze żydowscy też nie mogli swojej funkcji spełnić. Ale warto podkreślić, że w przypadku Lublina, Lublin był jednym z czterech ośrodków, w których doszło do tworzenia takich konspiracyjnych struktur adwokatury polskiej. Najsilniejszym ośrodkiem był oczywiście Warszawa, ale takie konspiracyjne struktury funkcjonowały także między innymi w Katowicach, w Krakowie i właśnie w Lublinie. Samorząd to nie był, ale jakaś forma wpływu na środowisko adwokackie na pewno. Tak. Proszę Państwa, ogólne podsumowanie działalności sądownictwa jeszcze nas czeka. Ten temat pewnie, do tego tematu trzeba będzie powrócić. Pewnie taka ocena zachowań sędziów, adwokatów, notariuszy w tamtym okresie jest potrzebna. Perspektywa jest już długa. Na bieżąco, tak można powiedzieć, władze Polski powojennej, po II wojnie światowej, zaakceptowały działalność tego sądownictwa i zaakceptowały działalność prawników, adwokatów i notariuszy. Akty notarialne utrzymały swoją moc. Wyroki sądów polskich, sądów okupacyjnych również utrzymały swoją moc. Natomiast władze Polski Ludowej po II wojnie światowej uchyliły wyroki sądów niemieckich i uchylone zostały akty notarialne wydane przez notariuszy niemieckich. Obiecałem panu przewodniczącemu, że to będzie 12 minut, ale nie chcę przedłużać. Gdybyście państwo mieli jakieś pytania, to jestem do państwa dyspozycji. Chciałbym panu profesorowi Sienkiewiczowi, w sposób polosyczny,
to sięgać do archiwów. Także jeszcze raz panie profesorze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeżeli ma pan ochotę zostać, to... Nie, nie, dziękuję bardzo. Będziemy obradować na temat zopiniowania projektów uchwał. Przechodzimy do projektu druk nr 1320-1. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Proszę bardzo. Chcę zapytać ośrodka Brama Grodzka 800 tysięcy, dla warsztatów kultury 250 tysięcy i dla Dzielnicowego Domu Kultury Węgry na kwotę 26 300. Także tą rezerwę się rozdysponowuje na zadania, które będą realizowane w związku z obchodami przez te instytucje kultury. Odpowiadam na pytanie pana radnego Nowaka. Z tej kwoty na razie nie ma propozycji, aby zwiększyć środki na renowację zabytków. My tam mamy 600 tysięcy. Te 600 tysięcy zostało już przez konserwatora podzielone. Już państwo to opiniowali. Natomiast w tej chwili nie ma propozycji zwiększenia. Jedyne moje interpelacje. Profile obecne zostały skierowane do państwa. Ale rozumiem, że póki co jeszcze tak podanie jest zrozumiałe. Natomiast no, w tej chwili nie masz takiej propozycji. I teraz jeszcze zdjęcie z rezerwy na bezpieczeństwo. Otóż proszę państwa, na razie nie ma tej propozycji, żeby przeznaczyć na samochód, ale chciałabym zwrócić państwa uwagę, że została zmniejszona subwencja oświatowa. Zmniejszenie subwencji oświatowej o 1 363 230. I nie ma propozycji zmniejszenia wydatków w oświacie, a więc gdzieś trzeba było tą lukę zapełnić, prawda? I między innymi też to, co było możliwe, czyli w budżecie bilansuje się wszystkie dochody i wydatki. Zmniejszamy subwencję, bo tak nam rząd zmniejszył tą subwencję oświatową. W gminie
zwiększona, natomiast w powiecie zmniejszona 3 161 083, czyli saldo na minus jest 1 363 230. Nie dało się zdjąć z wydatków oświatowych, ponieważ tam te braki w oświacie są. Jeszcze warto poprawce Państwu przedstawimy jutro propozycje zwiększenia na różnego rodzaju wydatki związane z remontami w placówkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach, gdzie no, jest taka konieczność. Dyrektor Dziuba przedstawił taki wniosek dzisiaj. W związku z tym no, ta propozycja jeszcze będzie do Państwa skierowana, żeby z niektórych zadań, które nie mogą być zrealizowane w tym roku, plus z rezerwy ogólnej te środki będą zwiększone. Natomiast mimo, że subwencja została zmniejszona, prezydent nie proponuje zmniejszenia wydatków w oświacie. Dlatego też, żeby zbilansować te potrzeby w wydatkach, no jest zmniejszona rezerwa za 2 miesiące, panie radny, czyli styczeń i luty. Można było po prostu zgodnie z prawem zdjąć część tej rezerwy i przeznaczyć na zwiększenie, czyli na sfinansowanie, powiedzmy, między innymi wydatków w oświacie. Proszę bardzo. Pani skarbnik, pani mówiła, że nie możemy do marca, musimy trzymać środki. Pamiętam te słowa. Pani, do marca trzymamy środki, żeby przez 3 miesiące, jeżeli nic się nie wydarzy, możemy jakby od dołu później zdjąć te środki. Jesteśmy w połowie marca, pani mówi, że teraz 2 miesięcy. Ja więc... Ja rozumiem, ale już zdejmujemy te środki. Nie, tylko styczeń. No dobrze, styczeń, ale wtedy pani mówi, że możemy dopiero po 3 miesiącach. Ale dobrze, jeszcze dopytam, czy te środki... Czy te środki, bo też była taka informacja wtedy, że środki zarządzania kryzysowego nie mogą być do wszystkiego wykorzystane. Mogą być tylko wykorzystane do zadań związanych z strażą, policją, zarządzaniem i tak dalej, z bezpieczeństwem. Czy oświata, czy te środki możemy przesunąć na oświatę? Bo pani teraz mówi, że przesuwamy je do oświaty, bo nie mamy subwencji. No nie mamy subwencji, ale czy te środki możemy przesunąć w ten sposób? Jeżeli rezerwa nie została skonsumowana przez te 2 miesiące, prawda? Nie było żadnego wydarzenia, na które należało te środki przeznaczyć w styczniu i w lutym, Rada może zadysponować tymi środkami. I oczywiście ja powiedziałam, że między innymi, bo budżet się bilansuje, mogę tu wymienić każde inne zadanie, prawda? Jeżeli nie zmniejszamy wydatków, a dochody nam wypadły, no to musimy ten budżet zbilansować. Musimy zmniejszyć, musimy w budżecie doprowadzić do zgodności z ustawą budżetową państwową, rządową. Ponieważ zawiadomiono nas, że zmniejszono nam subwencję. Oczywiście subwencja oświatowa związana jest z ilością uczniów w szkołach. Czyli w zależności od ilości uczniów w szkołach miasto otrzymuje subwencję. Jeżeli jest ich mniej uczniów, a jest ich mniej, to oczywiście jest mniejsza subwencja. Do projektu budżetu samorządy są informowane w formie zawiadomienia, w formie informacji. Natomiast ostateczna decyzja jest podawana po uchwaleniu ustawy budżetowej, po przyjęciu przez Sejm. Wprowadzono do projektu budżetu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast te informacje zdarza się, że odbiegają potem od kwot przyjętych w ustawie budżetowej. Oczywiście wykorzystywana jest informacja, która jest podawana w końcu roku o ilości uczniów i często są korygowane w dół albo w górę. Tym razem mamy w dół. Budżet musimy zbilansować, nie będzie tych dochodów i musimy doprowadzić do zgodności w dochodach takich, jakie wynikają w tej chwili z przyjętej ustawy budżetowej przez Sejm, czyli musimy mieć zgodność w naszej uchwale budżetowej z ustawą budżetową. Inaczej nie będzie przyjęte nasze sprawozdanie, bo nie ma zgodności. Ale jesteśmy przed wypuszczeniem 150 milionów publikacji, więc spokojnie będzie.
budżetowej, prawda? O tym ja informowałam Państwa przy uchwale budżetowej. Jest to zapisane, mam ze sobą uchwałę budżetową. Uchwała określa tylko zasady. Także to nie jest nic nowego. To nie wprowadza się nowego przychodu do budżetu. On już został przez Państwa przyjęty w uchwale budżetowej. W tej chwili to jest tylko formalna strona, żeby Rada podjęła uchwałę co do zasad, którą przedstawimy Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania po podjęciu przez Radę, czy miasto jest w stanie wykupić obligacje. Ale to nie jest nowy dług. Ten dług został wprowadzony do uchwały budżetowej, prawda? Mamy przychody ponad 200 milionów złotych zaplanowane w uchwale budżetowej. Także to nie jest nic nowego, co prezydent Państwu teraz proponuje. O tym była mowa przy uchwalaniu budżetu miasta na rok 2018 i te przychody są zaplanowane. Teraz jest szczegół. Chcemy rozpocząć procedurę, jeśli Państwo radni tą uchwałę w czwartek podejmą, a mam nadzieję, że tak się stanie, bo pod te środki przecież te wydatki są w uchwale budżetowej zaplanowane. Tu się nic nie zmienia, Panie Radny, nie zwiększa się kwoty długu. Zadłużamy się tym słowem, ale nie ma. Panie Dyrektorze, zgodnie z planem. Proszę? Zgodnie z planem. Zgodnie z planem, wiadomo, zadłużyć można zaplanować zadłużenika 10 lat do przodu, tylko nieważne. No. Panie Dyrektorze, była taka informacja w sprawie, jak ja dopytywałem o środki bezpieczeństwa. Czy możemy przesunąć na co innego? I wtedy... Nic się tutaj nie zmienia, Panie Radny. Rezerwa budżetowa, jak każda rezerwa, może być wykorzystywana w sposób, ona jest w gestii pani skarbnik, natomiast jest zaplanowana na zarządzanie kryzysowe. Natomiast ja udzielałem kiedyś takiej odpowiedzi, że ja jako dyrektor wydziału korzystam z tej rezerwy na wypadek różny, na wypadek wspomagania służb związanych z bezpieczeństwem, a także na ewentualne koszty, jakie powstają w wyniku katastrof drogowych, budowlanych, przejść pożarowych. Tak było w tamtym roku. Część środków zarządzania kryzysowego użyliśmy na pokrycie kosztów likwidacji katastrofy budowlanej na Lubartowskiej. Tak jak pani skarbnik, nic się tu nie zmienia. No, czas upływa. Tego czasu do działania co miesiąc się zmniejsza i te środki po prostu są zmniejszane. To nie znaczy, że nie są zapewnione siły i środki na działanie w sytuacjach kryzysowych. Proszę bardzo. Ale to jako wydział, natomiast za co my odpowiadamy, czyli na bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowym. Rozumiem, czyli za następne 3 miesiące możemy następne środki wziąć, jeżeli się nic nie wydarzy, będzie wszystko super, to składam następne wnioski do budżetu za 3 miesiące o na inne rozdysponowanie. Ale rozumiem, drugą rzecz, którą chciałem dopytać, 28 tysięcy w ramach operacji celowej na Centrum Kultury na rezerwat dzikich dzieci. Chciałem zapytać, co to jest za projekt i na czym on polega? Dzieci. Proszę Państwa, to jest wniosek z budżetu obywatelskiego. To był budżet obywatelski. Ja rozumiem, tylko na czym polega ten projekt? Co w tym projekcie jest? Bo sama nazwa jakoś dziwnie brzmi, rezerwa dzieci, więc nie. No tak się jak ten projekt mieszkańcy nazwali, Park Kreatywności i Kontaktu z Przyrodą, budżet obywatelski, czwarta edycja. Mieszkańcy mają różnego rodzaju pomysły. Budżet obywatelski rządzi się swoimi prawami. Państwo zaakceptowali regulamin budżetu obywatelskiego. Co roku przeznaczamy 15 milionów złotych na budżet obywatelski. Od przyszłego roku budżet obywatelski stanie się wydatkiem obligatoryjnym, prawda? W zmienionej ustawie o samorządzie są już zapisy, że budżet obywatelski będzie obligatoryjnie planowany w uchwałach budżetowych. Niemniej jak 0,5% wydatków. Więc oczywiście będą nowe zasady, Państwo radni będą decydować o uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego
według nowych przepisów ustawy. Natomiast ten projekt to jest budżet obywatelski. Proszę. Ostatnie dwa pytania. Pierwsze, ile razy będziemy zabierać przebudowę mostów na Czarniejówce, w ilu jakichś tam budżetach, bo znowu odsuwamy 6 367 000 w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji. Więc czy po prostu od już kilku lat gdzieś tam widzę tą inwestycję, którą przesuwamy, zakładamy w budżecie, że to będzie tyle kosztować, kilka milionów i znowu rezygnujemy. Rozumiem, że po prostu bo i z dokumentacji rezygnujemy i z przebudowy, bo tam dalej jest dokumentacja też chyba zdjęta. Miasto nie rezygnuje. Dokumentacja jest tylko przesunięta. Ta kwota na stronie w uzasadnieniu, stronę 20. Przenosimy 367 tysięcy do dokumentacji przyszłości. Ta dokumentacja będzie w tym roku zrealizowana i zapłacona, natomiast już zadania nie zdąży się zrealizować w roku bieżącym. Będzie tylko wykonana dokumentacja. Natomiast dokumentacja pozostaje, proszę Państwa. A w którym roku, jeżeli można, będzie realizacja? W 19? Tego ja nie chciałabym przewidywać. Myślę, że będzie to zadanie wprowadzone do następnego budżetu. Mam taką nadzieję, Państwo radni no, będą decydować o przyszłorocznym budżecie. I jeszcze chciałem dopytać o objęcie udziału w wyzwaniach 400 tysięcy. Z jakiego tytułu no, mówimy tam? Tak, tak, oczywiście targi w targach lubelskich miasto ma swój udział, ma swój udział marszałek i targi poznańskie. Targi oczywiście realizują również zadania inwestycyjne i jest potrzeba w tej chwili, aby targi zostały tutaj dofinansowane w tej kwocie 400 tysięcy złotych. Jest tutaj pan Łukasz z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, być może bardziej szczegółowo Państwu udzielił informacji. Tak, pan Łukasz, poproszę pana o przyjęcie. Szanowni Państwo, kwota 400 tysięcy złotych przewidziana na podwyższenie kapitału w targach Lublin przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, zakupy inwestycyjne spółki. Przewidziane jest, że my jako miasto przekażemy 400 tysięcy na objęcie akcji i 400 tysięcy przekaże marszałek. Działające korekcjonariusze. W 2016 roku 2 miliony złotych przekazał trzeci akcjonariusz, Międzynarodowy Targi Poznańskie. Te środki mają zostać przeznaczone na zakup środków trwałych dla spółki. Spółka, potrzeby inwestycyjne spółki są znacznie wyższe niż te łącznie 800 tysięcy. Spółka przewidziała kilka kategorii zakupów inwestycyjnych. Są to m.in. sprzęty multimedialne, zakup medialnej ściany przekątowej, która może dzielić halę wystawową na dwie części, na trzy części, przy jednoczesnym odbywaniu się wtedy dwóch imprez na jednej hali. Rozbudowa, przewidziana jest również rozbudowa systemu informatycznego, z uwagi na wzrost działalności spółki i cały czas zachodzące zmiany w systemach informatycznych. Przewidziane jest również rozbudowanie systemu monitoringu, ponieważ wraz z nową halą, wystawową halą większą, monitoring został w ramach projektu przewidziany, natomiast pierwsza hala, hala A, tego monitoringu w pewnym zakresie nie ma. Dlatego spółka ma całą listę zakupów inwestycyjnych potrzeb, które w zależności od posiadanych środków będzie realizować. To jeszcze, przepraszam, jeszcze podpytam jeszcze jedno, tylko w takim razie, bo chodźmy o kontrolacji testy, bo za chwilę regulamin będziemy też głosować. Wydajemy 84 599 zł. To jest jedna kwota. I na fontannę 69 559 zł. I na naprawę oświetlenia i iluminacji studni 22 649 zł.
Ja pytam, czy my nie mamy gwarancji czegoś tam, no bo co to za kwoty są? To są to powiedzmy 100 tysięcy jakichś środków. Ktoś tam niszczy te fontanny, jeździ. Żeby nawet teraz finansować to, nie dość daliśmy gigantyczne pieniądze na tą fontannę, że teraz wydajemy gigantyczne środki, żeby to jakby naprawiać. No bo ja już nie mówię o samym utrzymaniu tego, podejrzewam, że właśnie, że może ktoś powie, nie, ile utrzymanie tej fontanny roczne, rocznie kosztuje miasto. Plus tutaj kwoty, które tutaj mówimy. Środków, które nie wydatkujemy, więc to są chociaż dostępstwo wydatkowania tych środków wynika ze zdarzeń losowych. Jak Państwo wiecie, były zdarzenia poprzez najechanie na fontanny, poprzez w tym czasie burza, która zniszczyła tą studnię. My z budżetu nie inwestujemy tam środków. Są to środki spłacane przez ubezpieczyciela. Jakby po zakończeniu procedury naprawczej i procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel nam za wszystko zwraca, że te środki są w tej skargi wesprze, ponieważ one jakby wpłynęły na inne konto i później następuje. Ile wpłynęło z ubezpieczenia? Z ubezpieczenia? Takich pewnych na dzisiaj, po co są się procedury? Na dzisiaj, bo dzisiaj wydatkujemy, więc może mam powiedzieć na dzisiaj, ile wpłynęło. A ile z tego wydatkujemy? Na pierwszej stronie uzasadnienia jest podana kwota, ile miasto uzyskało odszkodowania za plac litewski. Jest to 114 to są środki pewne na dzisiaj, które wpłynęły, natomiast pozostałe są na podstawie decyzji, którą wydał nam ubezpieczyciel. One będą. Te decyzje. Reszta będzie. Tak, decyzje są nam przedstawione. Ale to coś mi udało, naprawa rady usług ogłoszenia. Też tam ta wichura słynna, która była gdzieś tam już, nie wiem, pół roku temu i troszeczkę nam uszkodziło. Drzewo się przewróciło na tablicę informacyjną. Tak dalej. A jeszcze to pytanie pierwsze, moje pytanie. Ile nas kosztuje utrzymanie placu litewskiego, fontanny, tego wszystkiego rocznie, ze wszystkimi kosztami, ochrony, a prawnie tego wszystkiego, ubezpieczenia, bo też rozumiem, że prosi ubezpieczenie, bo teraz korzystamy z tego. Fontanna i ochrona i bez tych danych szczegółowych, bo więcej trudno mi teraz szybko policzyć, ale tam rocznie było około 900 tysięcy. Ale bez których jeszcze panowie? No utrzymaniowych, no bo to w zasadzie są stawki w zależności od potrzeb tam oczyszczania i tak dalej. Są stawki jednostkowe. No takie, które zawsze były w utrzymaniu. Mówię o fontannie, ochronie, pokazach. No zgodnie z umową to jest wszystko było na podstawie procedury przetargowej. Został wybrany wykonawca. To po tej stawce mówię, która wynikła z postępowania. I ochrona też jest, tak? Tak. Wszystkie 900 tysięcy. To było ostatnie pytanie, które radny powiedział. Tak. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywnie. Przechodzimy teraz do punktu 2.2.
Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 2.3. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5, 6. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 2.4. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Pozytywne opinie. Ja chciałem zapytać, ponieważ zgłosiliście jacyś przedsiębiorcy młodzi do nas z Bike Cafe, to się tak nazywa, wysłali takie pismo i tam żalą się, że nie mogą prowadzić działalności, gdzie oni dostali dotacje, mieli zgodę, teraz tej zgody nie mają, więc są zagrożeni, dotacja zostanie cofnięta. Miasto nie wydaje zgody dla nich i tak dalej, więc chciałem zapytać o przyczynę niewydawania zgody dla tych ludzi, bo ja rozumiem, że nie było żadnego regulaminu wcześniej regulującego tego typu działalność. Jeżeli młodzi ludzie wymyślili sobie pomysł, poszli w to, dostali dotację, dostali zgodę wcześniej od miasta, a teraz się im tę zgodę odbiera. I z tego tytułu, że my sobie tworzymy regulamin tutaj, to w mojej opinii jest to ograniczenie działalności tych młodych ludzi i wydaje mi się, że ktoś powinien wytłumaczyć nam, bo ci ludzie się zgłosili do nas, bo twierdzą, że nie ma żadnej reakcji z miasta i prosiłbym o wytłumaczenie tego typu zachowań w mieście i dlaczego tym młodym ludziom utrudniamy tą działalność. Jeżeli dostali tą zgodę wcześniej, jeszcze raz przypomnę, czyli jeżeli my narzucamy regulamin jakieś ograniczenie tego typu działalności, bo rzeczywiście może się ktoś włożyć w domu, lody się jakieś zgłosiły, ktoś tam, to rzeczywiście można to obostrzenie wprowadzić, ale nie cofać tego, co oni dostali, bo oni sobie pobrali kredyty, to są młodzi ludzie, no jeżeli miasto będzie tak reagować na działalność młodych ludzi, to rzeczywiście będziemy się wyludniać, bo nikt nie będzie chciał tutaj inwestować. A mieli pomysł i coś się z tym wydarzyło. Pytanie, co się wydarzyło i czy jest szansa na to, żeby pomóc tym ludziom? Stosowna odpowiedź, jeśli chodzi o tych młodych ludzi, o których mówił pan radny, wystosował Wydział Gospodarowania Mieniem. Tam było dokładne uzasadnienie. Ja mogę się tylko odnosić, może trochę ograniczyć do kwestii wydziału naszego. Na Placu Litewskim i wcześniej, jeszcze przed odnową i obecnie, no przyjęliśmy taką zasadę, że nie wprowadzamy działalności komercyjnej. Działanie użyteczności publicznej, spotkania cykliczne, spotkania kredytowe, różne uroczystości, kwestie zajęcia placu pod cele oświatowe, charytatywne i tak dalej, na pewno nie komercyjne. Natomiast jeśli chodzi o tą działalność, to jest taka możliwość. Chodzi o skwer Witkowskiego, czy też plac Witkowskiego, na którym wydawane są tam zgody na tego typu działalność. I myślę, że tutaj w porozumieniu z Wydziałem Gospodarowania Mieniem, o takie miejsce można wystąpić. Natomiast powiem tak, no z naszego punktu widzenia i obserwacji, też moich doświadczeń lat 90. i zacząłem pracę w Urzędzie Miasta i tak, takie zadanie mieliśmy w mieście, a sekretarz się uśmiecha, bo wspólnie działaliśmy, porządkowaliśmy w mieście handel, więc nie chcielibyśmy powrócić do tego, bo powiedzcie, spójrzcie państwo na to, co się stanie, co się może stać na Placu Litewskim. Wpuszczamy handel w postaci kawy. No i pojawiają się następni przedsiębiorcy, tak? A może wata cukrowa, a może skarpetki z logo do Grudyna. Nie zapanujemy nad tym, tak? Chodziło tam chyba o to, żeby Plac Litewski, ta przestrzeń, no pozostała takim salonem miejscem. Czy oni mieli zgodę wcześniej? Nie, na placu Litewskim nie mieli. Właśnie, to jest wyższa informacja, bo mówimy o wpuszczaniu nowych podmiotów, że tak kolokwialnie można powiedzieć. Wpuszczanie tylko o tym, że ktoś zgodę miał, ale rozumiem, że tak.
przypomnę, że nie jest to handel stały w rozumieniu danego miejsca, tylko jest to handel przenośny, woźny. To przecież dzieje się w ruchu tak naprawdę, oni są mobilni. Pytanie, gdzie na tym odcinku od ratusza do placu Litewskiego mogli się usytuować, żeby to nie było policyjne? Plac Litewskiego, przed Tadertem, to czy plac Litewskiego to... Aha, dobrze. Litewskiego, bo myślałem o skwerze Kalinowskiego, plac Litewskiego. Rozumiem. Czyli to byłoby w tym ciągu, w którym do tej pory się poruszałem. Okej. Dziękuję bardzo. Dobrze. Znaczy oni tej zgody wcześniej nie mieli gdzieś indziej, bo oni się powołują, że mieli zgodę jakąś tam. Czy w ogóle tego typu rodzaj działalności musi mieć zgodę, musiał mieć zgodę na placu Litewskim, żeby był prowadzony? Wtedy to fazę prawo uchwała była uchwała Rady Miasta, która zdjęła status pasa drogowego, stało się w tej chwili terenem poza pasem drogowym. Nie ma to drogi. No to było tam w zasadzie przy Kapucynach, to nie było na placu, to było tak na granicy. Ja nie powiem teraz, bo to jakby zgoda była wydana przez Wydział Gospodarowania Mienie, więc nie wiedzą szczegółów, tak mówiąc. Natomiast myśmy nigdy nie wydawali zgody, jeśli chodzi o teren placu Litewskiego i tak jak powiedziałem na wstępie, i w tym okresie, gdy jeszcze był przed odnową, i po odnowie tym bardziej. Natomiast rozumiem, że ten przedsiębiorca po obszarze placu Litewskiego zgodnie z nową regulaminem może się poruszać, ponieważ jest to bajk, jak sama nazwa mówi, kafe wprawdzie w dalszym ciągu, ale bajk jest to rondel, czyli nie ma formalnego ograniczenia, żeby przejeżdżać przez obszar placu Litewskiego. Jest to w zasadzie dwójślad, ale to bajk, jak sama nazwa mówi. Ten przedsiębiorca może przejeżdżać przez obszary placu Litewskiego. Przejeżdżać może, ale może kontrolować. No to zrozumieliśmy już, ale przejeżdżać. Czy może jeździć w ten z powrotem, reklamować się i stawać na placu Litewskiego i sprzedawać? To może być jak mówię, jak tym do ciebie, że lecę samolotem, siedzę na butelce, prawda, i tak jakby płyną statkiem. No nie, tak nie chciałbym. To pytanie zadaję. Tak, ale wjechać na obszar. I wjechać można, ale nie handlować. No właśnie, to zrozumieliśmy. I rozumiem, że w związku z tym regulaminem nikt z działalności gospodarczej na placu Litewskim nie może prowadzić. I nie będzie, tak? Nie wiem, poza kawiarenką, która wynika z programu już w momencie składanego wniosku, pani dyrektor, jak z funduszy nie wesprze. Kto będzie to kawiarenkę prowadzić? Hotel Europa, tak? Nie, mówimy o jakiejś innej. To ja może, może uzupełnię. Na placu Litewskim zostały wydzielone dwa obszary pod prowadzenie ogródka letniego. Hotel Europa i McDonald's. Natomiast w projekcie unijnym, gdzie dostaliśmy dofinansowanie do placu Litewskiego, te powierzchni, które zostały wydzielone pod możliwość ogródka letniego dla hotelu, dla McDonalda, stanowią koszty niekwalifikowane. Do nich myśmy nie dostali dofinansowania. Jeżeli teraz byłaby taka wola, żeby wydzielić jakąś dodatkową powierzchnię pod działalność gospodarczą, musielibyśmy koszty związane z przygotowaniem tego obszaru wyłączyć jako koszty niekwalifikowane i zwrócić kwotę dofinansowania, którą już za plac Litewski otrzymaliśmy. Czyli te dwie powierzchnie zostały, że tak powiem, wydzielone. Kawiarenka sezonowa będzie działała na zasadzie niekomercyjnej, jaką non-profit ma ją prowadzić stowarzyszenie wybrane w konkursie, jako w celu aktywizacji długoletnich, bezrobotnych czy starzystów przygotowania w celu aktywizacji zawodowej. Tam jest taki podest drewniany przygotowany i na tym podejście będzie wprowadzona, ale mówię w celach niekomercyjnych. Czy ona będzie prowadzona, tego nie wiem, na chwilę obecną nie ma na wybrać. Tak, natomiast wiemy na pewno, że działalność gospodarcza w ogóle na placu Litewski będzie prowadzić konkretny podmiot gospodarczy, pozwolę sobie na nazwę Hotel Europa.
to wiedzieliśmy, bo on tę działalność prowadzi. Natomiast przyznam szczerze, na pierwsze słyszę o McDonaldzie. Gdzie ten McDonald's ma się ustawić z parasolami? Bo McDonald's, z tego co wiem, zajmuje wewnętrzną część. Z moich informacji, które uzyskałam z Wydziału Gospodarowania Mieniem, który zajmuje się wydzierżawianiem takich powierzchni, swego czasu, jak przygotowywaliśmy ten projekt unijny w tamtym roku, wniosek o dofinansowanie, to McDonald's się zwrócił z taką potencjalną prośbą, że on by chciał. Natomiast nie wystąpił z takim konkretem, że chce podpisać tą umowę, ale myśmy, że tak powiem, ten obszar perspektywicznie wyłączyli z kosztów kwalifikowanych. Dobrze, proszę bardzo, jeśli można jeszcze, panie dyrektorze, chciałem dopytać o kwestię innych przedsiębiorców, ale też i bajk, kafe i się upewnić. Na obszarze od Placu Litewskiego do Bramy Krakowskiej jedynym miejscem, gdzie takie mobilne punkty handlowe będą dopuszczalne, jest Plac Witkowskiego. To się ja tak mówię, do Placu Litewskiego. Dobrze, a pozostała część wyremontowanego deptaka do Bramy Krakowskiej? Nie było jeszcze dyskusji w tym zakresie. No, Plac jest w czasie przebudowy i myślę, że tutaj z Wydziałem Mienia będziemy rozmawiać. Pytanie kolejne jest bardzo zasadne, dlatego że ten mobilny punkt handlowy usytuowany bardzo często przed wejściem głównym do ratuszu. Stąd pytanie. Ja myślę, że to może, nie chcę odpowiadać za właściciela, ale to w pewnym sensie może ten problem rozwiązać, jeżeli mieliby zgodę na to stałe miejsce, które do tej pory tak. Przez pana Poznańskiego, jakby związany z całym jakby zagospodarowaniem deptaka. Proszę bardzo. Jeszcze w związku z tym regulaminem, też drugim regulaminie, czy dopuszcza się dla hotelu Roba, czy w związku z tym dopuszcza się też przejazd pojazdów o nazwie Melex? Elektrycznych, które jeżdżą po naszym mieście. Czy przez Plac Litewski pojazdy w miarę będą mogły sobie przejechać z turystami i tak dalej? No tutaj autokary ciężkie mogą, też w określonej drodze, a pewnie się do pojazdy w miarę mogą. Na dzień dzisiejszy nie. Założenie by było, że nie. Że nie dopuszczamy jeżdżenia po Placu Litewskim tych pojazdów. Nie mam przy sobie, chociaż moment, zaraz panu radny uchwalę. Proszę, proszę. Uchwalę jest uprzejmie. Tak, pojazdy lekkie. Pewnie do tej kontaktu nie uchodziły. Zacytuję odpowiedź, która była w tym czasie skierowana do podmiotów, ponieważ nie chciałbym tutaj od siebie dodawać. Ruch pojazdów na Placu Litewskim ograniczony jest do niezbędnego minimum, które umożliwia sprawne funkcjonowanie przyległych firm i instytucji istniejących na tym terenie przed rewitalizacją, między innymi hotele Europa czy restauracje McDonald's, a również sprawnej obsługi samego placu przez pojazdy służb komunalnych oraz pojazdy obsługi odbywających się na nim uroczystości. Tylko należy zaznaczyć, że droga pożarowa przebiega przez teren Placu Litewskiego nie może być traktowana jako droga przejazdowa, a łącząca drogi w pasach drogowych ulic Kapucińskiej oraz Radziwiłłowskiej. Jest to przestrzeń służąca sprawnemu poruszaniu się pojazdów ratunkowych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ponieważ taki melek wjeżdżający na plac, no tutaj w Poznaniu powodowałby jednak promowanie tej drogi pożarowej, ponieważ tam są turyści, tam się opowiada troszeczkę. Byłby to taki łącznik kończący drogę właśnie Kapuczyńską, wycelać Głoską. No, takie było wtedy przesłanie. Tak, to jest taki pojazd nieprowadzony, bo szybciej nie musieli. Poza tym nie ważyło
sytuacja. Widzę, że po prostu sama wypowiedź, chodzi mi o to, że utrudniamy potem przedsiębiorcom, może by ktoś wziął tych przedsiębiorców na rozmowę i wytłumaczył tym potem ludziom, aby spróbował znaleźć rozwiązanie, czy to będzie pan Poznański, czy ktokolwiek, żeby tacy przedsiębiorcy nie zgłaszali się do radnych, nie wywoływali problemów, bo takie problemy ktoś tam wywołuje. No. Nie da się tej sytuacji jakoś rozwiązać z tymi ludźmi, tak samo z panem Górskim, który jeździ tymi pojazdami od X lat już w Lublinie. Nie ma innej firmy, która się tym zajmuje. On mówi o historii Lublina, wydaje książki o ludziach słynnych i tak dalej, a my dalej utrudniamy mu to życie. No, dziwię się po prostu, że miasto jest tak nastawione do ludzi, którzy tak naprawdę pozytywnie opowiadają o mieście, a mamy tych turystów coraz więcej, jak się samo miasto chwali. No. A utrudniamy ludziom działalność. Dziękuję. Działamy przeciw promocji miasta. Jeśli może tak ogólnie odpowiedzieć na te wątpliwości pana radnego, to myślę, że nikt nie utrudnia również i tym przedsiębiorcom prowadzenia działalności na terenie miasta Lublin. Natomiast, jak państwo zauważyliście przed chwileczką, niestety realizując określone przedsięwzięcia, w tym również na przykład modernizację placu Lutewskiego, włączyliśmy się w pewne warunki, które są związane chociażby z trwałością projektu i niekomercyjnym wykorzystaniem później tej przestrzeni w związku z uzyskaniem środków europejskich. I czy na to się godzimy, czy nie godzimy, to te uwarunkowania są określone. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci młodzi ludzie, a na pewno pan prezydent z nimi rozmawia i zastępcy prezydentów, wskazali swoje oczekiwania. I tak jak było przed chwileczką powiedziane, że plac Lutewski nie wchodzi w grę przynajmniej przez najbliższych kilka dobrych lat, chociażby z uwagi na trwałość projektu, to nie znaczy, że nie będzie rozstrzygana kwestia chociażby możliwości ich prowadzenia działalności na krakowskim przedmieściu. Trzeba tylko pamiętać, że krakowskie przedmieście jest określoną przestrzenią, a tutaj będą jeszcze wchodziły w grę chociażby ogródki związane ze sprzedażą gastronomiczną, pletnie i tak dalej, i tak dalej. I też trzeba te wszystkie elementy połączyć, pogodzić później w swojej działalności. Ale panie radny, pragnę pana zapewnić, że nikt nie stoi na Urzędzie Miasta Lublin na takim stanowisku, że z tymi ludźmi bez względu na wiek, bez względu na zaangażowanie gospodarcze, nie chce i nie rozmawia. Druga rzecz, mówimy też o tej usłudze takiej turystycznej, która od kilku dobrych lat wraca, proszę państwa, na kanwę dyskusji. I oczywiście myślę, że każdy może mieć w tym zakresie odrębne trochę zdanie, takie czy też inne. Tak jak pan dyrektor przed chwileczką przytoczył, no plac Lutewski ma takie, a nie inne uwarunkowania. To nie znaczy, że z tym przedstawicielem pan prezydent i miasto nie rozmawiało. Nie rozmawiało również w kontekście pewnego wykorzystania pasa drogowego do prowadzonej działalności w określonej przestrzeni. Natomiast też trzeba wrócić do całości sprawy, bo myślę, że ona jest istotna z punktu widzenia z jednej strony oczekiwań przedsiębiorcy, zachowania przedsiębiorcy, a później możliwości realizacyjnych. Ja przedstawię tę informację o pana radnego, panu prezydentowi. Ona się pojawia, jak się rozpoczyna sezon turystyczny. Natomiast myślę, że tutaj tylko poprzez znalezienie pewnego złotego rozwiązania i środka to może być zrealizowane. I nieprawdą jest, że w innych miastach swobodnie, dowolnie przedsiębiorcy realizujący określone usługi mogą w tej formie korzystać, bo też mają ograniczenia. Dotyczy to również bardzo dobrze Krakowa, bo miałem okazję poznać, jak wygląda organizacja działalności w tym wąskim rynku krakowskim i w pewnej większej. Nie we wszystkie przestrzenie mogą wjeżdżać na rynku. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz bardzo istotna. Nie zawsze wjeżdżają bezpłatnie. Nie zawsze wjeżdżają bezpłatnie, panie radny. Ale przekażę informację panu prezydentowi. Dziękuję. Dobrze, w takim razie proszę bardzo. Tak, dziękuję panu przewodniczący. O bardzo ważną kwestię, czyli poruszanie rowerów po placu Lutewskim. Zostałem zaproszony na przekaz do jesienią tamtego roku. I oczywiście bezwzględnie żeśmy obrażyli tę sytuację, czyli stojąc w miejscu, podkreślam,
chodząc z rowerem, zauważyliśmy, że rowerzyści bardzo czynnie wspomnieją tego stanu pasu pieskiego. I w tym projekcie regulaminu jest zastosowane, są wyznaczone ciągi, prawda, te pozyczek funkcji. I jednak chciałbym zapytać, co stało na przeszkodzie, aby uruchomić ten ciąg rowerowy od strony ulicy Radziwiłłowskiej. Ja sami rowerzyści, którzy nie pomyślali, że właśnie tak od tyłu tego placu Witewskiego no, też takie zapotrzebowanie istnieje. No, chciałbym zapytać, czy ten projekt organizacji ruchu był konsultowany ze Stowarzyszeniem Rowerowym, z Porozumieniem Rowerowym, bądź innymi organizacjami, które zrzeszają rowerzystów. Zaczynając takie konsultacje, konsultacje nad projektem, organizacje rowerzystów aktywnie uczestniczyły, sam w trzech chyba spotkaniach byłem, gdzie ten temat był dyskutowany. I w zasadzie uznaliśmy, że to jest taki najbezpieczniejszy, mając na uwadze przemieszczanie się i pieszych, i rowerzystów po placu Litewskim. To rozumiem, czy ta trasa wyznaczona wydaje się najbezpieczniejszą trasą. Ale czy ta wersja, którą tutaj widzę, czy ta rzeczywiście została zaakceptowana przez towarzystwo? Bo tutaj jest tak, że od strony ulicy Radziwiłłowskiej Nie ma. Panie Rady, pan na jakimś złym druku. Rozmawiamy o druku aktualnym. Autopoprawka pana prezydenta wpłynęła 22 marca. A, przepraszam, praktycznie w Nie, przepraszam. Przepraszam, 8 marca. No tak, ale został wyłączony i pytanie, czy ta wersja ostateczna została właśnie ustawiona w tej formule, czy nie ma możliwości wypowiedzenia się o tym. To znaczy, ja powiem tak, jeśli ja pamiętam dyskusję, która była z przedstawicielami organizacji rowerzystów, to była najbardziej dyskutowana, czy też głównie dyskutowana była kwestia dojazdu pod ulicy Kapucyńskiej. I myśmy się zgodzili na tą prośbę i jest w tej chwili rozszerzona ta trasa do ulicy Kapucyńskiej. Wcześniej była tylko do ulicy Radziwiłłowskiej. No to, co też powiem, to również pan nie opowiadał. Ja dobrze zrozumiałem, że sprawy osób z bar i kafe, że oni mieliby akurat możliwość sprzedaży tejże kawy z przodu wydarzenia. Głównie to od tego załącznika do regulaminu, no to jest teren. Tak mi się wydaje, że jest to teren objęty strefą placu niebieskiego, czy się nie da. Może na mapie tak wygląda. Ja myślę, że to, że nie wiem, czy z Wydziału Gospodarowania mienia ktoś mnie tutaj wsparł, bo to odpowie później, dlatego że nie mam tutaj wsparcia Wydziału. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4, 5, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję bardzo. Pozytywna opinia komisji. Przechodzimy do punktu 2.5. Czy są pytania co do tego punktu? Proszę bardzo. Proszę o wprowadzenie a propos tego punktu podział na okręgi, podział miasta na okręgi wyborcze, czym było spowodowane, uzasadnienie i tak dalej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, podjęcie niniejszej uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze wynika z ustawy wprowadzającej zmiany do kodeksu wyborczego. Przepisy wprowadzające zmiany nakazują podjęcie uchwały Radzie Miasta w terminie do 1 kwietnia 2018 roku. Mamy dwie sytuacje. Jeżeli obecne okręgi, obecny podział miasta spełniłby wymogi obowiązującego prawa, Rada Miasta jest zobowiązana do podjęcia uchwały w identycznym brzmieniu jak dotychczas, natomiast opartych na obecnej podstawie prawnej. W drugiej sytuacji, jeżeli podział dotychczasowego miasta na okręgi wyborcze jest spełniony na wymogi ustawowe,
zmian demograficznych, według obecnego podziału miasta, szósty mandat z dotychczasowych pięciu przypadałby w okręgu piątym. Okręg piąty jest to dzielnica Poniwoda, Karkówka i Mężczyzna, Tatarii i Pego. W tym okręgu łączna liczba mieszkańców systematycznie wzrasta, natomiast w większości pozostałych okręgów liczba mieszkańców maleje. W piątym okręgu, na skutek przydziału kolejnego mandatu szóstego, mamy sumarycznie 32 mandaty w skali całego miasta. Maksymalnie jest to 31 mandatów. To jest konkretna liczba. 31 mandatów jest wybieranie miasta. Nie ma możliwości, że będzie to 30 mandatów, 32. Podział miasta na okręgi ma dać 31 mandatów. Należy tutaj przestrzegać oczywiście przepisów ustawy oraz wytycznych PKW w zakresie podziału miasta. Jedną z podstawowych zasad jest kandydatura przedstawicielstwa, którą obliczamy na podstawie łącznej liczby mieszkańców na koniec poprzedniego kwartału, podzieloną przez liczbę mandatów. W ten sposób obliczamy, ile mandatów przysługuje na poszczególne okręgi. W ramach danego okręgu wyborczego dzielnice muszą stykać się przynajmniej z jedną z innych dzielnic w ramach okręgu. To powoduje, że nie możemy wydzielić jednej z dzielnic, na przykład z jakiejś dzielnicy, która ma małą liczbę mieszkańców, i przełączyć do innego okręgu, jeżeli nie styka się z tymi dzielnicami. Dlatego te ruchy, te możliwości modyfikacji są mocno ograniczone. Jedna sprawa to jest stykanie się granicami, druga sprawa jest to wielkość dzielnicy liczona liczbą mieszkańców. Jeżeli przesuniemy zbyt dużą dzielnicę do innego okręgu, będzie to powodować, że wtedy z pięciu okręgów sześć robi się w okręgu sąsiednim. Dlatego zaproponowana w projekcie uchwały modyfikacja polegająca na przesunięciu dzielnicy Sławiny z dotychczasowego okręgu czwartego, który ma 6 mandatów, do okręgu pierwszego, który ma 5 mandatów przy jednocześnie dość niskiej liczbie mieszkańców, powoduje, że zachowujemy 31 mandatów, które muszą nam sumarycznie w skali całego miasta. Piąty okręg na skutek wzrostu liczby mieszkańców zyskuje 6 mandatów. Jest to zmiana w minimalnym zakresie. Kodeks wyborczy przewiduje również zasady stałości okręgów wyborczych. Te modyfikacje powinny być dokonywane w stopniu niewielkim, koniecznym, jest to tak określane. Zaproponowany podział miasta na okręgi został uzgodniony z komisarzem wyborczym, który pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt podziału wraz z uchwałą i uzasadnieniem. Proszę bardzo. Powiedział pan, że dzielnica Fenix, Hajdówka i na przykład Poniwoda, Tatary w związku z liczbą mieszkańców powinna mieć 6 mandatów. To w jakim celu jest przerzucany Sławinek do okręgu pierwszego? W takim celu. Marcin, ja nie pytam cię. Powodem jest, jeżeli wzrosła liczba mieszkańców w piątym okręgu, tak. Z dotychczasowych 5 mandatów przysługuje nam 6 mandat. Tak. Jednocześnie przy obecnym podziale czwarty okręg, czyli Czechów i Północny Południowy Sławin Sławinek ma 6 mandatów, tak. To musimy zejść z jednego mandatu. Sześciomandatowy okręg jest tylko jeden, czwarty. Pozostałe okręgi są okręgami pięciomandatowymi. Minimalna liczba mandatów na okręg to jest 5, maksymalna 8. W pozostałych okręgach nie ma możliwości zejścia poniżej 5 mandatów. To powodowałoby z kolei zbyt małą liczbę mandatów w okręgu i byłoby negatywnie zaopiniowane przez komisarza. Pojawienie się mandatu w okręgu numer 6, przepraszam, w okręgu numer 5 skutkuje koniecznością przesunięcia mandatu z któregoś z okręgów. Tak, bo zawsze można robić okręgów czteromandatowych, prawda? Nie można tak robić. Musimy zabrać z któregoś okręgu. Mniej kolizyjnym manewrem, jeśli tak to mogę określić, jest zabranie i przesunięcie dosłownie jednej dzielnicy z okręgu numer 4 do okręgu numer 1, co nie powoduje kolizji w okręgu numer 1. Jeżeli chodzi o liczbę mandatów, ale w okręgu numer 4 powoduje zmianę o jeden mandat. Jeżeli w okręgu numer 5 dochodzi jeden mandat, to cała filozofia. Przesunięcie jednego mandatu, przy czym mandat w okręgu 5 staje się 6 mandat, przy obecnym podziale jest tam automatycznie. Żeby zabrać sam mandat, należy zabrać dzielnicę.
Dzielnice takie jak Płonic Woga czy Kajduszczyzna są tak dużymi dzielnicami, że zabranie tych wszystkich dzielnic spowodowałoby w sąsiednich okręgach wzrost liczby mandatów do 6. W dalszym ciągu wówczas mielibyśmy 6 mandatów. Można, panie przewodniczący, jeszcze raz. W takim razie mam pytanie. Czy Czuby, czyli ulica Gęsia i to całe osiedle, które się rozrosło, gigantyczna ilość ludzi, które tam mieszka, od jakiegoś czasu, przez ostatnie 3 lata, czy na tym okręgu, w tym okręgu powinien mieć 6 mandatów, a nie Feli? Czyli twierdzi pan, że Feli się szybciej rozrósł niż Czuby? Jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, bo to jest jakby brane pod uwagę. Nie sam Feli, tylko cały okręg. Feli, Woda, całe wszystkie dzielnice w ramach okręgu. I teraz kwestia, ile dzielnic jest objętych okręgiem, w ramach tego okręgu, bierzemy całość pod uwagę, cały okręg, nie jedną dzielnicę. Zapas w okręgu trzecim, czyli na Czubach, to są 3 dzielnice, 3 duże dzielnice. Jest i tak tam znaczne. Przelicznik na mandat wynosi tam 5,16. 6 mandat przysługiwałby, gdyby przelicznik wyniósłby 5,50. A w Ferii jest 5,50, tak? 5,560. 5,03. Czyli mniej niż na Czubach. Jest więcej. 5,16. Natomiast 5,503. Znaczy, szanowni państwo, zależy od tego głosu, ale pan już właśnie skorygujesz, jeśli się została zaburzona w oparciu o kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób przybyło do jednego mandatu. W związku z tym należało zrobić ruchy, które stworzą sytuację, konstancję, żeby podzielić liczbę mandatów. Nie może być 32, 31. My poruszamy się w obrębie 31 mandatów. Co jest jasne? To jest koszt. No i dlatego pan mógł wytłumaczyć, że 6 mandat w okręgu numer 5, to tylko wykonać częścią zapłonienia tego mandatu. Ja jeszcze może, kontynuując, pozwolę sobie dodać, że inicjatywę uchwałodawczą z tego okręgu ma wyłącznie prezydent miasta. Rada miasta podejmuje uchwałę z tego okręgu, jednakże nie może tej uchwały podjąć z własnej inicjatywy. Propozycję, projekt musi zgłosić prezydent miasta, natomiast rada jest związana z prezydencją, może dokonać modyfikacji. Natomiast wyłącznie rada może taką uchwałę podjąć. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta do 1 kwietnia, kompetencja w zakresie podziału miasta na okręgi w przypadku rady miasta wygasa. Przechodzi na komisarza wyborczego, który w terminie 14 dni, jeżeli nie podejmiecie państwo uchwały, w terminie 14 dni od 1 kwietnia uchwałę w trybie zastępczym podejmie komisarz wyborczy. Jeszcze ostatnie pytanie. W takim razie, niech pan odpowie na pytanie. Idąc w tym drogiem rozumowania, jeżeli byśmy z okręgu 6, czyli Jadrogowice, Wiesiątek, Łusko, Śminy, Wrotków, Zaborzycy, czy dzielili Wrotków do Czubów, to znaczy, że Czuby by miały 6, czy nie? Nie, proszę pana, nie jest to możliwe, dlatego że Wrotków nie styka się z... A Zaborzycy. Zaborzycy są zbyt małym okręgiem, dlatego że mają poniżej 6000 mieszkańców i to nic nie da. Ale Sławinek też jest mały. Sławinek ma ponad 7000 mieszkańców. Zaborzycy mają 3. To nie powoduje... Zaborzycy mają 6 okręg. 6 okręg ma 5 mandatów. Po zabraniu Zęborzyc będzie dalej 5 mandatów. I nie zmienia to sytuacji. 4 okręg będzie miał dalej 6 mandatów i 5 będzie miał 6. Dalej jesteśmy w sferze 32 mandatów. Szanowni państwo, projekt uchwały, tak jak pan powiedział, dotyczy zmiany liczby radnych, tak na tak, taką sprawę. I ja chciałbym poznać takie dane, jak liczba osób uprawnionych do głosowania w danym okresie wyborczym przed zmianami i po zmianach. Tego nie ma tutaj w załączniku. I jeszcze po rozbiciu na poszczególne dzielnice. Nie byliście państwo łaskawi, aby te dane rzeczywiście tutaj dać. I stąd myślę, że pytania kolegi radnego. Ja też bym chciał to na maila. I to do sesji, jeżeli można, to dobrze by było do środy takie informacje. Czyli tego dnia nie poprzepraszam. To ja bym poprosił nawet nie do sesji, a w dokumencie. Jeśli ma pan taką wiedzę, bo mówię, że ma pan rozpisane, co się dzieje w poszczególnych okręgach, to z chęcią tego wysłuchać.
chodzi o to, że świadczy poszczególnych okręgach, w zaproponowanym brzmieniu zmiany dokonujemy, tak jak powiedziałem, tylko w okręgu czwartym. Ja nie się zmienia, nie po prostu to pytanie, bo to zadam jeszcze raz to pytanie. Sprecyzuję. Mnie interesuje. Proszę bardzo, panie sekretarz. Zostały skierowane w piątek do przewodniczącego Rady pismo informacja o liczbie mieszkańców. Bo tu nie ma znaczenia liczba osób, które mogą wybierać wyborców, tylko przy ustaleniu okręgów i określonej liczby przedstawicielskiej liczy się liczba mieszkańców. I w piątek. Ale chcę powiedzieć, że w piątek zostało przekazane pismo od pana Łukasza do przewodniczącego Rady z prośbą o poinformowanie wszystkich radnych, jaka jest liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych dzielnicach miasta. I taka informacja do Rady. Dobrze, także to by dobrze, mogę pan przewodniczący jeszcze, bo pana informacja, ja rozumiem, tak, faktycznie nie jest datą 16 marca. Natomiast to jest tylko odpowiedź na połowę mojego pytania, bo to jest stan na koniec czwartego kwartału 2017 roku. Natomiast ja pytałem jeszcze o to, jak się te daty kształtowały w 2014 roku. Nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia ustalenia okręgu do wyboru samorządowych 2018 roku. Tak jak pan Łukasz powiedział, pan przewodniczący prezydenta sprawy wyborów powiedział, ustawodawca wprowadził obowiązek ustalenia okręgów wyborczych do wyborów samorządowych. Natomiast na pewno z punktu widzenia liczby przedstawicielskiej, bo ona tak samo była liczona do wyborów również samorządowych 2014 roku, wymogi w zakresie przynależności dzielnic, liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i ustaleniu liczby mandatów określonych okręgów spełniały wymogi związane z tą liczbą przedstawicielską, bo nie było innej możliwości, żeby nie spełniały tych wymogów. Natomiast w tej chwili, jeśli chodzi o informację wynikającą z liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach ustalonych w oparciu o okręgi według starego podziału, jest informacja Państwowej Komisji Wyborczej, że w okręgu numer 5 nie spełniamy wymogu związanego z liczbą mandatów wyliczoną w ramach tej jednolitej liczby przedstawicielskiej. Ale to ciągle liczymy liczbę mieszkańców, a nie liczbę wyborców, czy liczbę osób uczestniczących w wyborach. Ale nie zmienia to faktu, panie sekretarzu. Bardzo dziękuję za taką opinię. Ja tak chciałbym posiąść. Jeśli tego pan nie ma w tym dzisiejszym, to jestem w stanie to przyjąć, bo dane aktualne nas bardziej interesują. No to poprosiłbym o uzupełnienie tych informacji do czasu sesji, jeśli by to się dało, to bardzo miłoby. Wyciągniemy dane z Państwowej Komisji Wyborczej, żeby takie dane są. Dobrze, to dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zapewnieniem projektu? 2, 4, 5, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dwie osoby. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 2. Jeszcze są pytania? Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 2.7. Kto jest za? Tu czy jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo w tym planie mobilności wojewódzkiego obszaru chciałbym zapytać w kontekście ostatnich informacji o przetargach, które gdzieś tam są bardzo duże, czy jak to będzie rozwiązane, panie dyrektorze, czy to panie przewodniczący. Chodzi mi o... Nie zajmujemy się decyzjami, jeżeli chodzi o przetargi. Jest to dokument, który spina w całość, pokazuje całość polityki miasta w stosunku do mobilności różnego rodzaju drog, polityka rowerowa i tak dalej. Chodzi o to, żeby zebrać to w jednym dokumencie, żeby była możliwość ogarnięcia tego w jakiś sposób. To jest w zasadzie podstawowy cel tego dokumentu. Tak,
czy to jak jest, co, jakie przetargi są w zarządzie drugim mostów, w jaki sposób realizowane, my się tym zajmujemy, listujemy tylko projekty w sferze zainteresowania.